Szanowni Państwo, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej wspólnie z panem posłem Wiesławem Szczepańskim, wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Infrastruktury. Szanowni Państwo, wiecie, że rzadko używamy mocnych słów, ale w tej sytuacji trzeba rzeczy nazwać po imieniu. Chciałem prosić o wyświetlenie jednego zdania. Pan premier Donald Tusk 13 czerwca 2011 roku. Premier Donald Tusk 13 czerwca 2011 roku, czyli ponad miesiąc temu. Z końcem lipca już na 100% roboty powinny ruszyć. Sprawa dotyczy A2. Dla mnie jest w tym sensie drugorzędne, kto, byleby nie przesadzić z nową ceną i byleby terminy były wreszcie realistyczne. Jak Państwo się domyślacie, zdanie to wypowiedź pana premiera. Zapowiedź dotyczy prac budowlanych na autostradzie A2, tak słynne już. Szanowni Państwo, chcemy dzisiaj zarzucić publiczne kłamstwo premierowi polskiego rządu. Kłamstwo i niedotrzymanie słowa, bo nie może być tak, że w sytuacji kryzysowej premier polskiego rządu zapowiada, że na 100% ruszą prace na autostradzie A2, jest koniec lipca. Nie dość, że nie toczą się tam żadne prace, to jeszcze nie ma za bardzo perspektywy i widoków na to, żeby jakiekolwiek prace zostały rozpoczęte w najbliższym czasie. Drugie kłamstwo chcielibyśmy zarzucić panu ministrowi Grabarczykowi, który mówił o tym, że do połowy lipca, do 15 lipca zostanie wyłoniony już inwestor, konsorcjum, które dokona dalszej budowy autostrady A2. Jest koniec lipca. Żadna umowa z żadną firmą nie jest formalnie podpisana. Mamy zapowiedzi pana ministra Grabarczyka, że być może w ciągu kilku dni ta umowa zostanie podpisana. Tak nie może być, że premier polskiego rządu w tak ważnej sprawie jak budowa ważnego odcinka autostrady przed Euro 2012 zapowiada, że ta sytuacja kryzysowa wokół A2 zostanie rozwiązana, po czym po kilku tygodniach okazuje się, że nic w tej sprawie nie zostało zrobione. Panie premierze, trzeba brać odpowiedzialność za swoje słowa, a nie po prostu kłamać. To samo dotyczy pana ministra Grabarczyka, ale przyzwyczailiśmy się, że to jest nieporadny minister, że ten minister zapowiada, nie robi, że kluczy, ale w przypadku premiera polskiego rządu nie może być tak, że premier dostaje informacje, jak rozumiemy, od pana ministra, że jest możliwość rozpoczęcia prac na odcinku A2, zapowiada to publicznie, po czym nic się w tej sprawie nie dzieje. O tym, a także o szczegółach dzisiejszego spotkania podwykonawców, ludzi, którzy zostali oszukani po prostu. To dotyczy polskich firm, polskich przedsiębiorców, którzy nie otrzymali żadnej zapłaty. To dotyczy również pracowników za pracę na odcinku autostrady A2. Pan poseł, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Wiesław Szczepański. Szanowni Państwo, tak jak powiedział pan Tomasz Kalita, rzeczywiście pan premier, a potem pan minister Grabarczyk obiecywali, że 15 lipca będziemy mieli podpisane już umowy na wykołonienie wykonawców na A2. Okazuje się, że tych umów nie ma, mają być podpisane w tym tygodniu. Nawet jeśli one będą, to wszystko wskazuje, że realne rozpoczęcie inwestycji to jest dopiero wrzesień tego roku. Sprowadzenie nowych pracowników, maszyn na plac budowy przy proteście jeszcze podwykonawców. Wszystko wskazuje na to, że ten termin jest znowu konkretnie nierealny. Oczywiście znowu te inwestycje są podzielone na dwie odcinki. W pierwszym odcinku wybrano firmę, która nigdy nie była wykonawcą robót budowlanych. No, jest to firma zajmująca się produkcją kruszywa i rozumie, że firma chce odzyskać swoje pieniądze związane z zakupem kopalni surowców skalnych w Kielcach. No, są hałdy już w tej chwili kruszywa, które były przygotowane na A2, których nie można sprzedać. W związku z tym firma za około 120-130 milionów jest gotowa po prostu tą inwestycję realizować. Ale wiemy również, że wybrana firma, proponowana firma Eurovia, nie jest gotowa do realizacji w takim terminie inwestycji. W związku z tym podobno generalna dyrekcja rozmawia już z firmą Polimex, aby po prostu, żeby zmienić konkretnego wykonawcę pod ten termin. A więc będzie to nierealny kolejny termin do realizacji inwestycji. A więc z góry zapowiadane terminy są nie do wykonania i zapomnijmy dzisiaj o przejedności A2 na Euro 2012, mimo takich zapowiedzi pana premiera i pana ministra Grabarczyka. Drugą kwestię, na którą chcielibyśmy zwrócić uwagę, to obietnice zarówno ministra infrastruktury, jak właściwego ministra do spraw drogowych,
targownictwa odnośnie elektronicznego systemu poboru opłat. Panowie zapowiadali, że od 1 lipca ten system ruszy w całości. Dziś okazuje się, że nie na wszystkich odcinkach są bramownice. Przy większości bramownic są podstawione agregatory prądotwórcze, które nagminnie giną. I w związku z tym jako klub chcemy zgłosić wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie, ile Skarb Państwa stracił z tego tytułu, że nie w pełni działa system elektronicznego systemu poboru opłat. I rzecz trzecia, o której mówił pan Tomasz Kalita, rzecznik prasowy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Chcemy dzisiaj, z naszej inicjatywy, myśmy 2 tygodnie temu spotkali się na autostradzie A2 z tymi podwykonawcami, którym dziś generalna dyrekcja, właściwie nie ona, ale firma Kowek jest winna ponad 50 milionów złotych. Dziś z naszej inicjatywy odbędzie się spotkanie o godzinie 12 w generalnej dyrekcji przedstawicieli tych firm z generalną dyrekcją, gdzie będziemy chcieli rozmawiać o możliwości choć częściowej rekompensaty i zapłaty tym firmom za usługi, które wykonano, a więc przede wszystkim za sprzęt, który tam został dostarczony, za żwir i inne materiały. W przeciwnym wypadku, jeśli nie uda się, powiedzmy, dojść do kompromisu, to kilka tysięcy ludzi, ale również kilkanaście firm czy kilkadziesiąt firm po prostu będzie musiało zamknąć swoją działalność gospodarczą, ponieważ przez takie po prostu podpisywanie umów ci ludzie dzisiaj po prostu będą musieli pójść na bruk. Dzisiaj, szanowni państwo, bijemy na alarm, bo jeżeli prace nie zostały rozpoczęte w lipcu, tak jak to zapowiadał pan premier Donald Tusk na odcinku autostrady A2, to jeżeli nawet one się rozpoczną we wrześniu, to ten odcinek, budowa tego odcinka może być zagrożona. A co za tym idzie, budowa ważnego odcinka węzła komunikacyjnego przed Euro 2012. A takich problemów jak ta sprawa za dwa jest zdecydowanie więcej. Problemów infrastrukturalnych dotyczących choćby budowy Stadionu Narodowego, jak państwo doskonale wiecie, o czym było głośno niedawno w mediach. Także naprawdę, panie premierze, proszę nie rzucać słów na wiatr, proszę się zabrać do rzetelnej roboty, bo oczywiście Smoleńsk, raport smoleński jest bardzo ważny, ale musimy żyć przyszłością i tym, co się stanie za rok. A za rok może być tak, że na euro nie dość, że nie skorzystamy, to będziemy jeszcze pośmiewiskiem w Europie, bo nie uda się zbudować ważnych węzłów komunikacyjnych i na tym wielkim projekcie cywilizacyjnym skorzystać. Bardzo proszę, czy są państwa pytania do pana posła Szczepańskiego? Nie widzimy. Dziękujemy serdecznie za spotkanie. Życzymy miłego dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję.